Działalność samorządów często odzwierciedlana jest w plebiscytach, konkursach i rankingach, umiejscawiając zarówno rozwój, jak i pozycję gospodarczą miast i gmin. Ranking finansowy służy przede wszystkim do oceny władzy poprzez sposób zarządzania finansami. Rzeczpospolita opublikowała w ostatnim czasie właśnie taki ranking przygotowany przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ocenia on kondycję finansową wszystkich samorządów. Pod uwagę brane jest 2791 samorządów w 6 kategoriach, gdyż nie wszystkie gminy są ze sobą porównywalne. Brane pod uwagę jest 7 kryteriów ekonomicznych, które liczone są z wykonania budżetu roku, w tym przypadku roku 2020. Ranking ocenia w danej kategorii gminy w odniesieniu do uzyskanych wskaźników w stosunku do gminy, która ma najlepszy wynik w danej kategorii, czyli nie jest to jakby porównywanie procentami, tylko jeszcze stosunkowy udział do gminy uzyskującą najlepszy wynik w danej kategorii. Nie ma gminy idealnej, każda gmina ma swoje miejsce, ale nigdy nie jest tak, że któraś gmina osiągnęła najlepszy wynik we wszystkich tych kategoriach. W opublikowanym rankingu pod uwagę brano 7 wskaźników, m.in. obciążenie wynikające z tytułu wynagrodzeń i wysokość zobowiązań względem dochodów. To właśnie te 2 wskaźniki pozwoliły zadecydować o tym, że Ostrowiec Świętokrzyski na 236 gmin miejskich uplasował się na 26 pozycji rankingu. Ostrowiec najlepiej wypada jakby w 2 kategoriach, znaczy decyduje o naszym wysokim wskaźniku 2 rzeczy, czyli relacja zobowiązań do dochodów ogółem, kwestia już szeroko upowszechniana, że spłacamy wszystkie zadłużenia, ten wskaźnik zbliża się już do 1, już za 2021 rok będziemy mieli ten wskaźnik na poziomie idealnym, bo nie mając zadłużenia musimy być jakby najwyższy wskaźnik. I druga to jest obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne. Tu też ten nasz wskaźnik jakby jest odwrócony, czyli pokazuje go, czym niższy wskaźnik, tym lepiej jest oceniany, co oznacza, że w Ostrowcu ten wydatki na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do całości wydatków jest jednym z niższych w kraju. W zestawieniu z rokiem 2019 Ostrowiec awansował o 11 miejsc do góry, ale analizując cały ranking zauważalna jest pogarszająca się sytuacja samorządów. Sytuacja samorządów wygląda na to, że według tego rankingu jest coraz gorsza, bo mieliśmy gorszy wynik niż w poprzednim roku, ale zajęliśmy wyższe miejsce, czyli wynika z tego, że samorządy trochę gorzej funkcjonują w tym pandemicznym szczególnie roku. Ranking opracowany przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest dokumentem, który nie tylko pokazuje kondycję finansową miasta, ale również buduje wiarygodność dla potencjalnych inwestorów. Myślę, że jest to dobry taki wskaźnik dla inwestorów, którzy widząc politykę miasta pod kątem ograniczania administracji, inwestowania dużego, niepodnoszenia podatków, którą od lat tutaj prowadzi prezydent Górczyński politykę w tym kierunku i też tą stabilną sytuację, że miasto nie zmienia co roku swojej strategii, tylko przyjętą jedną strategię kontynuuje przez wiele lat. Ostrowiec Świętokrzyski jest jednym z niewielu miast, które nie ma zadłużenia, zatem nie zagrożone są inwestycje wymagające wkładu własnego. Miasto w każdym momencie może zaciągnąć kredyt, choć budżet na 2022 rok wydaje się być proinwestycyjny.